Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ekskluzywnego boksa z saszetkami klubu FC Barcelona. Mamy tutaj, moi kochani, 192 karty w tym boksie, 24 saszetki po 8 kart. Patrzyłem na Wasze komentarze i więcej było właśnie z zawodnikami i tutaj z klubem Barcelona. Chcieliście, żebym jako pierwszą Barcelonę otworzył. Później będzie Real Madryt. Także, moi drodzy, lecimy. Zobaczymy, jak w ogóle wyglądają te saszetki, jak się prezentuje kolekcja. Saszetki widzę, że będą wszystkie takie same. Ciekawe, jak to tutaj wygląda. Czy są jakieś bardzo rzadkie karty. Coś a la rarki, może jakieś limity na kartach. Ok, odwracamy saszetkę i zobaczymy, czy tutaj jest jakaś adnotacja. Jakieś goldy tutaj, jakieś mastery. Serie City, Prestige, Trophy, Rookie, Action. Tylko że to tutaj jest chyba w roku 2021, 22, w tym sezonie to było. Więc nie wiem, czy... A, bo to jest kolekcja z tego sezonu. To nie jest obecnego, tylko z tego poprzedniego. 21, 22. Także już teraz wszystko wiemy. I popatrzcie, coś tutaj konkretnego wpadło. Mamy Kuna Aguero na takim świeciaku numer 127. Benvin Guts. Oczywiście ja tutaj z hiszpańskim za dużo nie mam wspólnego. A tutaj mamy jakąś kartę Supra. Pedri. Ci, którzy są fanami Barcelony, zbierają karty. Dajcie znać, czy mieliście w ręce te saszetki, te karty. Ronald Araujo z sygnaturą Extra Gold. Następnie mamy tutaj Sergio Busquetsa. Statystyki. Ile zwycięstw w rodzimej lidze, Champions League, Copa del Rey. No ma troszeczkę już tych tytułów z Barceloną. Pedri, numer 16. No i tu już chyba mamy zwykłe bazówki, moi drodzy. Tak jest. Braithwaite, City, Gerard Piqué, City i tutaj jeszcze raz Braithwaite. Tak się zastanawiam, skoro mamy tyle saszetek, może dzisiaj otworzymy sobie nie całego boksa, tylko 6 saszetek, żeby coś jeszcze zostało, bo tutaj oczywiście będziemy sobie oglądać te karty. To nie jest tak, że szybko przelecę, bo jest tylko jeden taki boksik. Nie jest to normalna kolekcja, gdzie będę miał dużo więcej boksów, także sobie po malutku obejrzymy dokładnie każdą kartę. Masters, Gerard Piqué. Wszystko oczywiście po hiszpańsku. Kolejna sygnatura, tym razem Dembele. Prestige Trophy, Sergi Roberto. Również jego trofea. Następnie Rui Puig. Jego chyba już nie ma w Barcelonie. Z tego co kojarzę. Gavi. Rookie. I teraz mamy zwykłe bazówki. Neto, Ansu Fati i Marc-André Ter Stegen. Bo myślę, że moi drodzy,
Kolejny odcinek to będzie z Realem. Też sobie otworzymy 6 saszetek, a później będziemy mogli z pozostałymi saszetkami zrobić sobie pojedynek. Barcelona kontra Real. Ansu Fati Masters. Kolejna taka karta Supra i znowu wpada ten sam zawodnik. Pedri. Sygnatura Sergio Busquets. I tutaj mamy Ousmana Dembele Prestige. Dwa tytuły w lidze i Copa del Rey. On oczywiście nie jest długie lata w Barcelonie, tylko od chyba dwóch albo trzech. Lenglet Barcelona. I tutaj mamy trzy karty City. Sergio Busquets, Pedri i Ousmane Dembele. Moi drodzy, jeżeli ktoś zainteresowany oczywiście później tymi kartami, to dajcie znać, bo ja Barcelony nie zbieram, jestem fanem Milanu. Więc możemy na przykład powymieniać się za karty Milanu, jeżeli ktoś ma ich troszkę. Następnie mamy tutaj Marc-André Ter Stegena Masters. Frenkie de Jong, Supra. Prestige Trophy, Sergio Busquets. Xavi Hernandez, trener Barcelony. Masters, Ansu Fati. I bazówki Jordi Alba, Lenglet i Action Rookie Abde. Eric Garcia, Masters. Tutaj mamy kolejną sygnaturę Rookie Gold Gavi. Ponownie sygnatura Sergi Roberto. Karty są takie dość twarde, powiem wam. Sergi Roberto i jego trofea. Kun Agüero. Nie ma go już w klubie. Rookie Tribut Lenglet. I bazówki zwykłe Rui Puig i Luke de Jong. No i ostatnia saszetka dzisiaj. Filipe Coutinho Masters. Sygnatura również tego samego zawodnika Coutinho. I znowu Coutinho. No popatrzcie, saszetka z samym Coutinho Prestige. Nie, no bez jaj. Czwarta karta z rzędu, Coutinho. No szkoda, że tak nie ma z każdym zawodnikiem, że wszystkie karty zawodnika w saszetce. No, tu już koniec. Tu się skończyło. Luke de Jong, Masters. Kun Agüero. Samuel Umtiti. I Gerard Piqué. Rookie Tribut. A więc, moi drodzy, no bardzo fajna kolekcja, powiem wam. Jakby takie karty były z Milano, no to na pewno bym chciał zbierać. No i jestem ciekaw waszych opinii odnośnie tego boksa, tych kart, tej kolekcji. Jak wam się podobają, co myślicie. Także z mojej strony to wszystko na dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!